meczu. Zatem mamy nadzieję, że jeszcze kibice dotrą dziś Boże Ciało, które możemy świętować. Skład ekipy gości w bramce Oskar Rakcigel. On wskakuje dzisiaj do pierwszej jedenastki. Trenerem jest pan Tomasz Dłużyk. No i już wszystko gotowe. Zaczynamy to spotkanie, mając nadzieję na wielkie emocje. Jest ustawiony Oskar Szczepanik. Spore siły w tym ataku na niezłej wysokości. To dośrodkowanie, okazja i kapitalna interwencja Karola Szymańskiego. To było przekazanie piłki. Jest okazja z prawej strony, zagranie do środka. Dobrze to wygląda, uderzenie. Musiał interweniować w tej sytuacji Rakcigel, naprawdę na górski. Krótko jednak grają goście. Jest dośrodkowanie, bardzo pewny chwyt w tej sytuacji Karola Szymańskiego. Walki, jeszcze będzie okazja dla gospodarzy. Uderzenie z dystansu, ale nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Przekierowana akcja do środka. Jest Białoży, który jest aktywny. Już to ładnie wszystko przegrane do lewej strony. Jest Siski. Co będzie? I będzie rzut karny dla ekipy Polonii Środy Wielkopolskiej. Boże Ciało na Stadionie Średzkim. Arbiter daje znak. Jest strzał i 1-0 prowadzi Polonia Środa Wielkopolska. Krzysztof Bartoszak pewnie wykonuje tę jedenastkę. 17 gol w tym sezonie. No i skończyli zachodniopomorski Puchar Polski. Teraz dośrodkowanie. Okazja, ale bardzo dobra interwencja w defensywie. Za stamtąd rozegrać piłkę. Zagranie do Nagórskiego i teraz błąd w defensywie zawodników Polonii. Okazja! Jest 1-1. Wykorzystuje ten prezent bardzo dobrze Adam Nagórski. Niepewna interwencja w defensywie. Bodajże to był w tej sytuacji Oskar Kozłowski. I kończy się to wszystko wyrównaniem. Świt-Skolwin odpowiada Polonii Środzie Wielkopolskiej. Zagranie w tym momencie już pod pole karne. Starali się tam środkiem przebić goście. Jeszcze Nagórski ma piłkę. Nagórski aktywny bardzo w tym meczu. Nagórski zablokowany, ale jeszcze będzie okazja. Jest uderzenie głową, ale łapie Karol Szymański. Błocki. Nagórski schodzi do środka. Nagórski na prawą nogę. Dobre uderzenie obok prawego słupka bramki Szymańskiego. Ma odpowiedź Świtu. Bardzo dobre teraz podanie, okazja na 2-1 dla Świtu, ale niezbyt teraz dobrze się zachował w tej sytuacji walków. Próbował mijać bramkarza, ale wygonił się też do linii końcowej. Jeszcze dośrodkowanie, nie ma strzału. Świtu w polu karnym, przed pole jak zwykle obstawia Szczepanik. Znów niezłe dośrodkowanie, ale troszkę zbyt głęboko jednak zagrana ta piłka Karola do szatni przez ekipę Polonii. Niezła ta centra, okazja, jest gol! Jest gol na 2-1 dla Polonii Środy Wielkopolskiej. Kapitalne to dośrodkowanie ze strony Białożyta i kończy się to wszystko trafieniem na 2-1. Niejako wywołałem wilka z lasu. Kapitalnie uderzył w tej sytuacji głową Piotr Skrobosiński. Jest prawą nogą. Jest też w narożniku pola karnego dobrze ustawiony Adam Młodziak, ale centra na pole karne, jest strzał głową, ale obok bramki. I koniec! Koniec tej pierwszej połowy, 3 kwadranse z małym okładem za nami. Teraz właśnie gwizdże arbiter i jedziemy, mamy nadzieję, na kolejne bramki. Dzień 17 mecze Elany i Bałtyku Gdynia. Dośrodkowanie jest za mocne, nie będzie tutaj żadnego w okolicach pola karnego. Dobre to dośrodkowanie, okazja, ale nie ma. Dośrodkowanie na niezłej wysokości, spory kocioł, jest tam strącenie, ale ostatecznie piłki, zejście do środka, przekazanie do Walkofa, ładnie strącenie, jeszcze zagranie w pole karne, okazja, świetnie instynktownie broni w tej sytuacji Szymański, ale to wszystko po tym stałym fragmencie gry, dobra piłka, niezbyt pewna interwencja bramkarza, jeszcze strzał i wybita piłka sprzed bramki, próbował Adam Nagórski, Polowga bardzo ładnie obsłużył Białożyta, Białożyt z dystansu, słupek ratuje, jeszcze poprawka, nie ma trzeciego gola. Po akcję do lewej strony jest okazja na zagranie w pole karne, Bartoszak interweniuje w tej sytuacji. Zagrania do Chilickiego, właśnie teraz piłka pod nogami tego pomocnika, niezła centra, jest zgranie przed bramkę, świetna w tej sytuacji interwencja Szymańskiego. Centra nie zdecydował się teraz na dribbling, teraz zagranie do Szczepanika, świetne uderzenie i broni w tej sytuacji. Gamajamy, ale jeszcze Chilicki, Chilicki in Gamajama, wycofana piłka do Kołodziejskiego, Kołodziejski dośrodkowanie, przejmie piłkę Nwaogu, Nwaogu okazja, wycofana piłka, czy będzie bramka, Szymański interweniuje, nie ma.
po raz kolejny uderzenie z dystansu, ale tym razem piłka wielkopolskiej. Świetnie teraz uruchomiony Kozłowski, pol karny, ostry kąt i gol! 3-1! Jest ten decydujący prawdopodobnie cios ekipy Polonii Środy Wielkopolskiej. Znakomite to podanie do Oskara Kozłowskiego, a ten między nogami Rechtsigela. Fit, tutaj brawa za ambicje, nie poddają się przyjezdni. Dobrze teraz wygląda ta akcja. Krawiec, ostry kąt. Szczepanik, Szczepanik, Ortel. Zagranie do prawego sektora boiska, jest okazja na centrę, ale to jest stanowczo zbyt blisko bramki. Okazja do zagrania prawą nogą, Barabasz, to strzał na bramkę, ale nie było to groźne dla krótko to wszystko rozegrane. Jeszcze tam walczy w narożniku Pawlak, wychodzą z tego zawodnicy Polonii, niezła ta centra, okazja, ale nie ma. Dalekie zagranie Szymańskiego, koniec tego spotkania, 3-1 wygrywa Polonia Środa Wielkopolska. Naprawdę zostawili dzisiaj na boisku zarówno serce, jak i spore umiejętności. Nie powiem, że Świt zagrał słabe spotkanie, bo mieli mnóstwo sytuacji podbramkowych, zabrakło skuteczności. Gdyby byli skuteczniejsi pod bramką Szymańskiego, to wówczas mogliby nawet wygrać to spotkanie. To naprawdę się bardzo fajnie dzisiaj oglądało.